To moja przyjaciółka Daria, ta po drugiej stronie, szuka zasięgu na swoim smartfonie. Pewnie nie znajdzie, bo co tu może mieć zasięg, jak nie ma cywilizacji? Jeździ to jakieś pendolino? Nie. Jakiś normalny autobus? Nie, nawet nie mam McDonalda, o KFC nie wspomnę. O, mam chyba jedną kreskę. Zadzwonię do rodziców. Już nie mam, nie zadzwonię. Tak na starsi urządzili, mieliśmy jechać na wakacje do Grecji. Ech, kolebka naszej cywilizacji. Akropol. Teatr grecki. Greccy bogowie. Ma się rozumieć, ci współcześni. Cacyki, ciepłe morze. Ale przez ten cały COVID Grecy nam anulowali. No, i zesłali nas w ramach rekompensaty na prowincję. O, znowu mam jedną kreskę. Zadzwonię do mamy. Mamo? Halo? Tak, jeszcze żyję. Ale to koniec, bo nuda mnie tu zabije. Niewyraźnie. Mamo? Halo? Znowu straciłam zasięg. Nie ma zasięgu i nie będzie, bo to prowincja. Mój starszy mówi, że to wszystko jest, że to jego rodzinne strony i że będzie super. Powinni za to odpokutować. Ale że my mamy cierpieć przez ten cały koronawirus, to niesprawiedliwe, przecież to z Chin przyszło, a nie z Krakowa. No właśnie. Chodź, poszukajmy tej kwatery. Jak to się nazywało? Agroturystyka. No może mają przynajmniej Wi-Fi, to się zaloguje. Nie ma McDonalda, KFC, Lidla, a ty masz o Wi-Fi. Zapomnij, dziewczyno, i zacznij myśleć, jak żyli nasi przodkowie. Znaczy co? Nasi rodzice? Nasi rodzice mają w metryce Kraków, ale moi dziadkowie mieszkają w Lusławicach. No moi są z Krakowa, ale starsi moich rodziców są z jakiejś Roztoki czy coś. Coś mi się odbiło wzrok, chyba z tamtej strony Dunajca. Nie, tam jest rondo, a potem most. Może faktycznie. Chodź, późno się robi, poszukajmy tej kwatery. Siema. Siema. Olgier, podobno jesteś na studia do Krakowa. Tak, na architekturę krajobrazu na Politechnice. Nie wiem, co ty w tym krajobrazie chcesz zmieniać, ale fajnie będziesz miał. Kraków, nowe możliwości, dziewczyny, super. Dziewczyny są wszędzie takie same, nie ma różnicy. No może poza liczbą tatuaży. Ja też bym chciał, ale mam inne plany. To znaczy? No wiesz, ty to sobie tam studiuj i zmieni ten krajobraz. A jak tylko skończę szkołę, to biorę się za biznes rodzinny. A do Krakowa to sobie wyskoczę czasem, poszaleć. Jest to jakaś myśl. Jak chcesz, to sobie myśl, ale ja mam tak, dobudujemy kilka domków letniskowych, basen, do tego małpi gajo, tam wiesz, koło naszego lasku, koło Zdoni. Wrzuci się to na stronę i turyści będą czekać na rezerwację, bo już teraz sezon jest ciasno. No to rodzice mówią mi, Igor, kończ szkołę, bierz się za biznes rodzinny, my już nie wyrabiamy. Tak już rozchulasz ten biznes, to pamiętaj o starszym kumplu. Ma się wiedzieć, tylko mi nie zmieniaj tego krajobrazu, bo taki jaki jest, to mi się podoba. Masz moje słowo, tymczasem muszę lecieć. Obiecałem pomóc w pracach przy ogródku rodzicom. No to nara, Olga. Nara. Brata widziałam. Ja też. No mówię przecież, że widziałam. Ale ja swojego brata widziałam. No jasne, przecież to kumple. To się będą musieli odkumplować, bo Olga przecież jedzie na studia do Krakowa, a Igor przecież zostaje w Zakliczynie. Tata mówi mi, że życie jest takie. Kończysz jedną szkołę, potem drugą, a potem wyjeżdżasz do pracy albo na studia. Żenisz się i już czasu na nic nie masz, tylko się starzejesz. Takie jest życie po prostu, to mówił tata. To straszne jest, a co się stało twojemu tacie? Nie żyje. Żyje, żyje, tylko się ożenił i życie mu się skończyło. To straszne jest jednak. Żyć, a tak jakby nie żyć.
No, a ciekawe co z tymi, co wyjeżdżają za Kliczyna? Co jak? Normalnie studiują, potem się żenią, a potem... Życie im się kończy po prostu. To straszne. To jak tam jest tak samo jak tu, to po co wyjeżdżać? Na wakacje można wyjechać i potem wrócić. No chyba, że na wakacje. A tata mówił, że na wakacje. Już nie mów, co tata mówił! Idziemy na lody! Panie Danielu, jak dzisiaj było po ranku? Lepiej niż wczoraj? Czy znowu światło było nie tak jak trzeba? Po pierwsze, dziękuję za wyśmienite śniadanko. Bułeczki palce lizać, wędlinka to sama rozkosz, a ta kawa toż to delicja niespotykana. A światło, panie Jadziu, wyborne, znakomite. Daria, jakiś elektryk tutaj mieszka. Czemu mówisz, że elektryk? No wiesz, światło rano, może w nocy jakaś awaria była. No wiesz, może tak być. Mnie znowu zgubił się zasięg, kiedy pisałam z Iwą na Messengerze. Dziewczyny, pan Daniel to artysta, fotografik. I robi sesję zdjęciową do albumu Skarby Małopolski. Nie słyszałyście o słynnym Danielu Foxie? Nie. Przyniosę wam później album Foxa o Grecji. O Grecji? Tak, za to nasz artysta dostał Grand Prix Photo World. Aha, Grand Prix. Skarby Małopolski. Tak, skarby, to pewnie się jeszcze jakieś zbójnicy znajdą. O właśnie, chyba taki wchodzi. Panie Ksawery, a cóż to pana dzisiaj tak długo zatrzymało w rynku? Czas, droga pani Jadziu, czas. Tak, czas to ważny czynnik w życiu i w sztuce. Czas? To się tutaj raczej zatrzymał. A na by pasowało, żeby przyspieszył. Właśnie. W pędzie raczej niczego nie dosierzycie, drogi panny. Znaczy nie macie go wypatrywać. A wy panny to skąd, jeśli można wiedzieć? Z Krakowa. Nasi starsi nas tu przywieźli, wysadzili i zostawili. Starsi? Rodzice znaczy, no teraz tak się mówi. Starsi starszych stąd pochodzą. Starsi starszych? Czyli kto? Rodzice naszych starszych. To znaczy rodzice naszych rodziców. Czyli dziadkowie? Tak jakoś. A nazywacie się jakoś? Ja jestem Daria, a to moja kumpela Ada. A dalej? O RODO pan słyszał? Słyszałem. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ale ja nie proszę was o wasze dane osobowe na piśmie. Nie ma tematu. Moi dziadkowie mieszkają w Lusławicach. Nazywają się Dudkiewicz. Moi nazywali się Łyczkowicz i byli z Roztoki. Słyszałam kiedyś o Parku Roztoczańskim, ale to chyba nie tu. Roztoka jest bliżej niż myślisz. Łyczkowiczowie to zacny ród z zawodu. Znaczy ze Stanów Zjednoczonych? Nie, u nas tu w Zakliczynie tak mówi się na tych, którzy mieszkają po tamtej stronie Dunajca. Aha. Twój pradziadek, Antoni, ojciec Feliksa Łyczkowicza, znalazł przed wojną skarb archeologiczny na zawadzie Landskorońskiej. Skarb z grodu wczesnosłowiańskiego. Feliks tak się zaraził pasją ojca, że pracował w Tarnowskim Muzeum z archeologami. Tam poznał twoją babcię, wzięli ślub i urodził się ich syn Szymon. Zdaje się, że został etnografem i dyrektorem krakowskiego muzeum. Szymon Łyczkowicz to mój tata. A Stefan Dudkiewicz to była prawa ręka profesora z dworku lusławickiego. Profesor nie mógł się bez niego obejść. Kto wie, czy jakby nie Stefan, to w Lusławicach mielibyśmy taki piękny park i arboretum. Oczywiście to wszystko zasługa profesora, ale Stefan tego wszystkiego doglądał.
No i nie byłoby w Zakliczynie kapeli słynnej na cały kraj, co to nie tylko potrafi zagrać skocznego Oberka czy Krakowiaka, ale też utwory Chopina. Marzeniem Stefana było, żeby jego syn albo córka zagrały w orkiestrze, a orkiestrą dyrygował sam mistrz Zrosławic. Jak on się cieszył, kiedy po studiach Zbigniew Dutkiewicz dostał angaż do orkiestry beethovenowskiej i wystąpił po raz pierwszy w Lusławickim Centrum Profesora. Zbigniew Dutkiewicz? To mój tata. Chyba teraz rozumiem, dlaczego nasi starsi, sorry, rodzice, przywieźli nas tutaj do Zakliczyna. Szanowny panie, jak to powiedział kiedyś znakomity krakowski artysta Henryk Cygonik, prowincja to stan umysłu, czczer w tym stylu. Myślałam, że już nie zdążę. Dziewczyny, macie tu ten album Foxa o Grecji, do pooglądania, do poduchać. A gdzież tu pani Irena się tak śpieszy? Za kwadrans w ratuszu rozpoczyna się koncert naszej dumy. W kapeli Obadkowice w niedzielę występowali w Kazimierzu Dolnym, a teraz chcą zagrać dla nas i podzielić się nowym trofeum artystycznym. Rzeczywiście, już późno i trzeba iść do ratusza, pewnie miejsc już nie ma. Na mnie też już czas. A czy mogłaby pani załatwić nam bilety na ten koncert, pani Ireno? Nie, nie da rady. Ale my bardzo prosimy. Nie da rady, bo biletów nie ma. Szkoda. Nie ma, bo wstęp wolny. No zbierajcie się szybko. Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa na koncert kapeli Opatkowice. Ten koncert chcemy zadedykować panu Stefanowi Dutkiewiczowi, pomysłodawcy i twórcy naszej kapeli. Bez niego i jego determinacji nie byłoby kapeli Opatkowice i naszych koncertów w kraju, jak i za granicą. Nie byłoby też Grand Prix Festiwalu w Kazimierzu Dolnym i tego pucharu. Dzisiaj jest z nami wnuczka pana Stefana, Ada Dutkiewicz, którą serdecznie witamy. Córka słynnego skrzypka Zbigniewa Dutkiewicza. No i cóż, drodzy Państwo, witamy serdecznie na naszym koncercie.
Dziękujemy bardzo. No grubo, kapela i Chopin. Chyba muszę sobie zapisać u starego, sorry, u taty, wejściówki na koncert orkiestry beethovenowskiej. Jakoś od tej pory nie było okazji. Nie zapomnij o kumpeli. Ja załatwię ci wejściówkę do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Na jutro zapowiada się dobre światło. Trzeba wcześniej stać i dokończyć sesję zdjęciową, bo za tydzień wydawca chce mieć zdjęcie do albumu. No tak, oni już myślą o jutrze. A tu jeszcze dzisiaj trzeba upiec świeże bułeczki i przyjść wędliny z wędzarni. Drogie panie, a wystarczy tylko uważnie rozejrzeć się dookoła, żeby zobaczyć coś więcej niż McDonalda KFC. Poza tym u nas Wi-Fi działa znakomicie. Zaraz zadzwonię do Szymka i Zbyszka, żeby nie martwili się o swoje pociechy. Jeszcze będą z nich ludzie.